No na pewno cieszą punkty. To jest wiadomo, że już jesteśmy w tej fazie, te punkty cieszą i myślę, że to, co przygotowaliśmy na ten mecz, miało sens i cierpliwość i wszystkim determinacja, żeby grać. To jest trudna hala, tu jest trudne miejsce do grania. Widzieliśmy też, że Kielce no, mają jeszcze szansę, żeby wbić się w tą grupę, która jest taka dosyć duża już, jeżeli chodzi o granie. Jeszcze zostało sporo meczy. Nam te punkty to też były potrzebne. Cieszymy się po większości meczu dobrej grze z naszej strony, co cieszy. I ta konsekwencja i ta cierpliwość na wszystkim w trudnych piłkach się opłaciła, bo myślę, że dzisiaj ta ilość błędów po naszej stronie była mała, a o to też chodziło, żeby jakby dużo więcej grać na siatce z tym zespołem niż ryzykować, więc cieszę się bardzo ze zwycięstwa i gratuluję, tym bardziej, że mój zawodnik dzisiaj dostał fajny prezent na urodziny, także tym bardziej się cieszę. No, spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, jak to zwykle tutaj w Kielcach gra się bardzo ciężko, hala specyficzna. Ale udało się, wywozimy 3 punkty, tym bardziej, że no, tak jak mówię, ciężki bój, bo Kielce tutaj walczyły, 3-0 wygrały z Resowią, także z tymi potentatami z ligi naprawdę grały bardzo dobrze u siebie, ale my cieszymy się ze zwycięstwa i tylko i wyłącznie skupiamy się teraz na meczu za tydzień w sobotę z Bielskiem i to jest dla nas najistotniejsze w tym momencie.